Widzowie, witamy was w odcinku numer 7. W ostatnich odcinkach, jak wiecie, zaczęliśmy tutaj, można powiedzieć, że rozbudowywać powoli naszą wioskę. U Zakrzaka na odcinku, jak możecie zobaczyć, zrobiliśmy sobie tutaj bardzo fajne stanowisko, ale to nie wszystko, ponieważ robiliśmy tutaj pierwsze rzeczy, więc jeśli nie oglądaliście, w opisie macie wszystkie filmy. I swoją drogą, Zakrzak, nie wiem czy widzisz, ale zapada noc i w dodatku pada deszcz, czyli prawdopodobnie nie zrobimy na tą chwilę nic. Ej, bo my zapomnieliśmy przenieść maszyn do budynku, a mieliśmy to zrobić. Dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku to zrobimy, ale widzowie, zanim do tego przejdziemy, zanim tutaj, bo w ogóle plan jest taki, że będziemy sadzić pierwsze rzeczy, więc oglądajcie do końca. Zacznijmy od początku. Słuchajcie, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście ponad 700 łapek w górę i był to naprawdę dobry wynik. I zróbmy dzisiaj wszystko, żeby przebić ten rekord łapek. Przebijmy 700 łapek, także zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, bo zauważyłem, że kiedy wam o tym wspominam, no to tutaj też po statystyce możecie zobaczyć, że no po prostu dołączacie do naszej LEGO przygody. I oczywiście... Ty, co ty tam robisz? Halo? Bawię się w kowanego, siema ale to, Zakrzak w krzaku. To będzie dobre, na któryś odcinek zrobimy sobie chowanego, tylko będziemy musieli zobaczyć, jak te niki wyłączyć. Także widzowie, wy zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby przychodziły wam powiadomienia. No i lecimy dzisiaj z naszym 7. odcinkiem LEGO Przygody. LEGO Przygoda, czyli no po prostu nasza seria z LEGO. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że mamy deszcz, mamy wszystko, więc pierwsze co dzisiaj zróbmy, no to przenieśmy nasze rzeczy. Tylko pytanie, czy to trzeba będzie zepsuć, czy to będziemy mogli po prostu zabrać sobie na plecy i to przenieść. Wygląda na to, że chyba będziemy to musieli zepsuć. Tylko musimy pamiętać, co my tutaj mamy, bo mamy po pierwsze tartak, który jest przed nami i mamy tutaj... Ej, to też jest tartak? Nie. To jest stół rzemieślniczy i tartak, jak się jak dobrze pamiętam. Tak. To na razie je tutaj zostawmy, a wybudujemy po prostu nowe. I tak, potrzeba nam drewno i granit. Tylko pytanie, czy my tutaj mamy granit jakikolwiek. Na tą chwilę wygląda na to, że nie. Ale wiecie co, dobra, zepsujmy to i zobaczymy, co dostaniemy z tego. Czy dostaniemy wszystkie rzeczy? 2, 1, 3. Nie wiem, czy nie robię błędu, no ale dobra, trudno, weźmy sobie tutaj wszystko. Nie, wydaje mi się, że dostaliśmy wszystkie potrzebne rzeczy i ja tak bym jeszcze tutaj, Zakrzak, podpowiedział, żebyśmy sobie zbudowali w tym miejscu coś, jakąś latarnię. Czy my mamy tutaj odblokowane jakieś latarnie, światło? Mamy tutaj, tylko nie mamy desek. Jest latarnia? Jest, tylko nam brakuje rzeczy. Powiedz mi, gdzie to jest, ja może to dam radę zbudować. Nie, bo to chyba coś tutaj z os potrzebne jest. Jasno rdzeń potrzebujemy. Do świec, ale świece możemy, ty, świece możemy. O, dobra, coś tutaj się świeci. Niedużo, bo niedużo, ale... Świece na środku, nie? Wejścia, brawo. Ja tylko patrzyłem, czy działa. Słuchajcie, czyli tak, mamy tutaj grilla, mamy rzeczy, które co dopiero rozwaliliśmy i tu Zakrzak ostatnio szykował miejsce, w sumie w dwójkę szykowaliśmy miejsce na te nasze narzędzia, które są tutaj, czyli tak, stół rzemieślniczy, jego będzie nam trzeba, tylko pytanie, czy mi wszystkiego tutaj nie brakuje, w sensie... Zobaczmy, cały czas mi się to myli. I mamy, ej, stać nas na to, tylko tu w środku się już nie da postawić. Ty. Żartujesz. A tu się da, przez tą świecę, wiesz, musimy tą, rozwal tą świecę, byku. Dobra, czekaj, albo kilofem ją walę, pyk, elo. I postawimy sobie ją tak może gdzieś w miarę równo, w sensie ten stolik. I mamy jeszcze jedną rzecz, czyli tartak, tylko potrzebny mi jest granit. Czy ty nie zabrałeś granitu tam z ziemi? Wydaje mi się, że coś brałeś. Tak się składa, że mam, trzymaj 10, widzowie, przepraszam, chory jestem i mogę dziwnie dzisiaj brzmieć. Rafa. Dałem ci 10 granitu, ty możesz coś w ogóle z tym zrobić? Tata, tylko tu jest chałupa za mała, no, za mały dom, no, za mały dom zbudowaliśmy, Zakrzak. Musimy dobudować dzisiaj jeszcze jakiś budynek i musimy pozbierać, aha, myślałem, że tu leży coś więcej, ale wydaje mi się, że tu są same kości. Co ciekawe, ja padam z głodu i nawet tego nie zauważyłem, nie, więc muszę sobie jak naj... Prawie ginę, wiartka mi została, okej, okay, jest dobrze, możesz mi mięsko dać, bo ja nawet nie wiem, czy mam cokolwiek tutaj, dajmy sobie pochodnie do ręki, czy ja mam tutaj coś jeszcze do jedzenia, no mam kolby i te kolby możemy sobie w sumie tutaj zgrillować, dajmy sobie tutaj tą kolbę kukurydzy, musimy zmienić schemat na właśnie to i wsadzimy sobie,
i to nam niech się tutaj piecze, no bo to daje dosyć dużo. Uważaj za tobą. A właśnie, ziomka, dałem ci mięcho, możesz sobie zabrać. Ej, musimy, moim zdaniem potrzebujemy jakiejś broni, miecze. Ty masz w sumie kuszę. Ej, a w ogóle kusza się kończy? Tak, tak, z kuszą jest taki problem, że potrzeba do niej amunicję. Ja dzisiaj będę to musiał zrobić. Ja proponuję wybudować kolejny dom i dobrze by było, żeby ta noc nam już minęła, bo no, nie podoba mi się to za bardzo. Mamy tak, łopatę. Czy łopata nam będzie potrzebna do tej grządki? Jak myślisz? Myślę, że może do jakiegoś zasadzenia? Chyba tak. Nie, możemy zrobić, tak w razie. W razie, dobra, jakby była potrzebna. Czyli tak widzę. Przejdźmy do tego, co mamy dzisiaj robić, czyli do grządki. Potrzebna nam jest kupa, czyli nawóz, i potrzebna nam jest ziemia. I teraz pytanie, skąd leci kupa? W sensie, każdy wie, skąd leci kupa, ale czy ona jest normalnie ze zwierzakami? Jak, bo mieliśmy jakiś nawóz, z tego co pamiętam. No właśnie, mieliśmy nawóz, tylko jak my go zdobyliśmy? Jakoś losowo na ziemi chyba leżał, tak jak dobrze pamiętam. No dobra, tylko pytanie, gdzie ten nawóz jest? Czy on będzie w tej skrzynce? Tutaj go nie ma. Ej, co jest z naszą kupą? O, ja mam. Ja mam, trzymaj proszę, bo pamiętam, że mi oddałeś kiedyś tam i mam. Wydaje mi się, że jeszcze nam czegoś brakuje, bo do grządki jest potrzebne ziemia. Aha, czyli łopaty też tutaj gdzieś mamy, więc zaraz to wykopiemy. Gdzie jest nasza łopata? Dobra, jest tutaj łopata, jest też kupa tutaj w tym miejscu i jest ziemia. Dobra, no czyli mamy wszystko tak naprawdę do tego, ale jeszcze jest tutaj jedno pytanie, czemu mi się to nie przeniosła ta kupa tutaj do ręki? Ej, nie można mieć kupy w ręce? Halo, dlaczego? Dlaczego nie? Powiem tak, że może nic nie powiem, bo w sumie nie wiem. Znaczy wiem, ale nieważne. Jedno pytanie, czy ty też czujesz zimno, gdy nie jesteś koło ogniska teraz? Tak, bo my jesteśmy blisko góry. Swoją drogą. Widzowie, oglądajcie do końca, bo dzisiaj zdradzimy wam pewną rzecz, którą planujemy powoli, tylko musimy zdobyć troszeczkę więcej stanowisk i musimy się trochę rozbudować, zanim wyruszymy w pewną wyprawę. Panie Zakrzaku, potrzebne mi jest drewno, ponieważ będziemy musieli wybudować sobie jeszcze jeden dom, tylko pytanie właśnie, czy z czego by to było najlepiej zrobić? Zobaczmy, takie mamy konstrukcje, takie. Może wybierzmy sobie coś takiego, to mi się podoba. Tylko do tego... A nie, jest drewno pod... Dobra. Dałem ci 100, 100 drewna ci dałem. Proszę bardzo, zbierałem cały dzień i ci je oddaję. No i to mi się podoba. Pytanie, jak to obrócić? Dobra, mamy już tutaj obrót w ten sposób. Ja tutaj przy krzaku sobie zrobię taką chatkę. Dobra, proszę bardzo. I zacznijmy to budować. Czyli tak, mamy fragment jeden, dołóżmy go. Zaraz będziemy mieli drugi fragment. Proszę już drugi fragment, okej? Okay. Tak. Ej, co jest? Czemu mi nie bierze drugiego fragmentu? Co? Nie działa? A, zmień fragment, dobra. No widzowie, troszeczkę tutaj się jeszcze trzeba, wiecie, troszeczkę się trzeba tutaj jeszcze nauczyć. Też trzeba to trzeba obracać, tak jak powinno być. Co ty gadasz? No, z tego co widzę, to trzeba. Ej, ty budujesz... Co to za dom? Taki jakiś mniejszy czy większy od tamtego? Tak, to jest taki mniejszy, bo brakuje nam jednego na te urządzenie, wiesz? Ja bym to urządzenie po prostu tutaj dał. Dajmy sobie tutaj wejście, proszę bardzo. Pyk. I będzie taki jeden domek na jedną rzecz. No nie jest to duże, ale duże rzeczy pewnie przyjdą dopiero z czasem. Lepsze to niż nic. Lepsze to niż nic. Ja w tym czasie pozbieram trochę drewna, żebyśmy oczywiście mieli na kolejne jakieś budowy, żeby wznosić. Właśnie. To jest bardzo dobry pomysł. Ja ci zaraz powiem, co potrzeba jeszcze, ale no muszę skończyć na razie budować ten dom. Także troszeczkę pewnie to potrwa. Mega fajnie się to buduje. Ja nie wiedziałem, że to tak w ogóle będzie się fajnie budować. Aha, to nie ten... Ojojoj, to ten fragment. Dobra, dajmy sobie tak, proszę bardzo. Dajmy sobie tutaj, aha, teraz znowu musimy zmienić fragment na ten. Dajmy sobie tutaj, okej, okay. co dalej, z drugiej strony, czyżby? Nie. Czyli mamy, tak, mamy do zbudowania to i damy sobie to w to miejsce. Czyli niektóre elementy trzeba obracać, niektóre nie. Halo, okej, okay, mamy to, mamy. I teraz fragment numer 2. Stary, ja zaraz buduję chatkę dla nas. Zaraz no, właśnie będzie nowa. Widzę i ona jest zamknięta, to jest taki dom ładny. Fajne. No też mi się podoba, tak szczerze. Także widzowie, sprawa wygląda tak, że dzisiaj chcemy zrobić ten nasz pierwszy ogródek i za niedługo planujemy tam wpuścić jakieś zwierzęta. Ten odcinek będzie u Zakrzaka, postaramy się je tam jakoś, wiecie, złapać. Także Zakrzak, no jestem ciekaw, czy to w ogóle wyjdzie. Jak myślisz, da się złapać zwierzaki, czy nie? Myślę, że jakoś się da. Wiesz, może na jakieś nasiona, czy coś, do tego nam się też farma przyda. Bo może trzeba coś wyhodować i potem iść po zwierzę, po
rowerowe, czy po coś, do zagrody, wiesz. Pa, 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 zapraszam, zapraszam, zapraszam. Patrz tutaj, jak to wygląda fajnie. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra. Ej, szczerze, najlepszy dom w naszym, w naszej bazie. To będzie fajne, bo wiesz, będzie tylko jeden sprzęt, no nie? Moim zdaniem to będzie spoko, bo będziemy wiedzieli, podpisze... A właśnie, da się pisać? Nie da się tu podpisać, że tu jest coś takiego? Fajnie, jakby były tabliczki. Takie, żeby postawić. Ale no chyba nie ma. Albo nie mamy schematu jeszcze. Potrzeba, tak. Ja tutaj przerabiam na kije. Zdobądźmy trochę kij, bo one nam będą potrzebne. Właśnie, musimy zobaczyć, z czego tutaj się te miecze robią. Ja już zapomniałem, z czego to się robi. Otwórzmy sobie i zastanówmy się. Właśnie, czego nam brakuje? Brakuje nam tak, sokowirówka, młyn, na razie nie, kołowrotek też nie. Mamy grilla, czyli to, co najważniejsze na razie mamy, ale nie mamy jednej ważnej rzeczy, czyli nie mamy grządki. Nie mamy grządki, a do grządki mamy już wszystko, prawdopodobnie. I wygląda na to, że nie, a ja to brałem. Ej, ja to miałem i nie wziąłem chyba. Nie wiem, jak to się stało. Że do grządki rzeczy, no może w skrzynce zostawiłeś. Trzeba zobaczyć szybko. Właśnie, wydaje mi się, że tak, bo ja to ładuję do ręki zamiast do ekwipunku, wiesz? A to się po prostu do ręki nie da wsadzić. Tak samo jak nie da się wsadzić tej kupy do... Adam z głodu, ty. Ten głód, powiem wam, on trochę tu nam troluje. Trochę nam troluje, ale zaraz będzie wszystko naprawione. Ale podobno już jest naprawione chyba. Tak mi się wydaje, bo mi na przykład prawie nie spada. A mi spada, no ja tutaj mocno pracuję, no budowałem dom, no to wiecie, no straciłem trochę energii, trochę zgłodniałem przez to, pewnie to dlatego też tak działa. I teraz tak, przechodzimy do najważniejszego. Ty, a ty mnie zamknąłeś, to o czym mi się wydaje? Nie, no o, gdzie? Ty, nigdy, nigdy w życiu. Otwieraj, nigdy otwieraj życiu. Mi to, byku. Otwieraj. To jest więzienie. Więzienie, to jest więzienie. Czekaj, ja cię stroluję w kolejnym odcinku do ciebie. Zakrzyk złapie zwierzaki, a ja... A bo dobra, nie powiem tego. Apkę w górę zostawcie, to wiecie, zrobimy to. Zakrzyk nic nie słyszałeś, tak? Nie. O co ci chodzi? To bardzo dobrze. Pytanie, gdzie zaczynamy robić grządki? Jak myślisz, gdzie by to było dobrze zrobić? Ja myślę, że grządki gdzieś. A może, ej, przy domku, czy bardziej tu oddalone, przy krzaczku, jak... pa, tu przy krzaczku. No to dawaj. Dawaj tutaj, proszę bardzo. I tak, zróbmy sobie jedną, zróbmy sobie drugą i zróbmy sobie trzecią. I musimy iść jeszcze po kupę. Zasadzimy tutaj coś i załatwimy sobie oczywiście nawóz i potrzebna nam będzie ziemia, czyli trzeba zrobić łopatę. Zaraz tutaj będziemy coś sadzić. Dawaj, stary, do łopaty. Ty, ale to nie jest głupie, tak szczerze. To nie jest głupie, co ty zrobiłeś. No, fajne wejście, co? Takie bezpieczne. Żadne zombie nam nie wejdą. Nie zombie, tylko, przepraszam, te szkielety. Zobacz na to. Możemy ulepszyć wioskę, ale to zostawimy sobie do Zakrzaka i u niego będziemy ulepszać. I tak, ja lecę po... Po co ja lecę? Ja lecę po łopatę, która tutaj gdzieś była... Aha, mam ją w ręce, dobra. I tak, Zakrzak, chodź ze mną, bo ja z tego, co pamiętam, to tutaj gdzieś na dole mieliśmy właśnie nawóz. Mieliśmy nawóz, gdzieś tutaj po drodze to było. Wydaje mi się, że to będzie gdzieś niedaleko zwierząt po prostu. O, i pióra nam będą potrzebne. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź, 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 chodź. Dawaj pióra, dawaj pióra. Po co pióra? I motyl, motyl, motyl. No to bierzemy motylka, ja potrzebuję coś zjeść, muszę na jakąś dynię skoczyć. Pióro mi tam było potrzebne do strzał. A, do tych bełtów, no tak, bo ty masz kuszę, racja. Tak, ja mam kuszę. I tak, zbierzmy sobie tutaj troszeczkę jeszcze drewna. Zakrzak tam idzie za motylem, co tam masz? Na razie nic, bo ten motyl się zlagował, ale już mnie gdzieś tam... Zabiera? Tylko gdzie? Do lasu? Co on chce ode mnie? Ej, to jest ciekawe, gdzie cię to zabierze. Dobrze by było, żeby z tej lamy coś wyleciało na przykład dobrego. Ej, dobrze by też było, żebyśmy znaleźli ten nawóz. Czy ty widzisz jakieś zwierzęta, czy nic takiego tam nie ma? Dwa wilki, które mnie pożerają. Na razie widzę, więc nie podoba mi się to. Aha, czyli wilki, ale po wilka, no w sumie po każdym powinno być, ale wydaje mi się, że to bardziej po krowie to będzie, nie? Chyba dobrze myślę. Chyba... Ojojojojoj! Ja ginę. Pół serduszka. Chyba po krowie. Tak bym powiedział, że raczej po krowie. Ja sobie tutaj wszystko zbieram. Zakrzak, nie gin, nie gin, nie gin, bo później znowu będziemy musieli tego wszystkiego szukać. No ale trudno. Jak trzeba będzie, to tak się zrobi. Ja mam tutaj kolejną kurę. Nakarmię ją i postaram się z niej zabrać coś. A może ona zrobi kupę po tym? Ej, kura, zrobisz kupę po takim? Po jedzeniu? No może to tak działa. No w sumie spróbuj. Ja ogółem, taka ciekawostka właśnie, jestem w naszej bazie, magicznie się przeteleportowałem. Ej, nie ma nawozu, stary, nie ma nawozu, dajcie ten nawóz. Dobra, tą kurę musimy tutaj zaatakować. O, siemanko. Gdzie Siemano. Jest moja ręka?
Ej, czemu nie mam... Wszystko mam... Aha, dobra, mam full ekwipunek. Dobra, zostawiam ją na razie. O, tu są owce. Ej, a może te owce? Że owce, a może owce? No właśnie, napiszcie w komentarzu, widzowie, żebyśmy wiedzieli, jak to zrobić, bo to nie jest takie proste. W sensie, no nie wiem, jak to można zdobyć. Ja tutaj mam owce... I pytanie... Ona po to pójdzie? Nie, kura, będziecie... Co? Dobra, kura poszła. Dobra, nieważne. W takim razie lecimy do góry. No nic, widzowie, jesteśmy w naszej bazie. Zjadamy sobie tutaj malinki. Nie wiem, czy wam przypominałem, już w sumie minęło trochę, czy subskrybujecie kanał z dzwonkiem. Sprawdźcie koniecznie, widzowie, czy to robicie, czy macie dzwoneczek, czy zostawiliście łapkę. I ja teraz przychodzę. I teraz tak, mamy tak. Nasiono klepo jagody. Mamy pnącza. Mamy skorupę. Jestem ciekaw, co w ogóle da się tutaj zasadzić. Mamy ziarna kukurydzy. Więc tak, myślę, że ziarna kukurydzy sobie wsadzimy i to będzie tak zrobione, tak? Możemy tutaj dać jedno. Okej. Okay. Jedno jest zasadzone. Teraz pytanie, czy my coś tu możemy podmienić, czy coś możemy zabrać, jak to wygląda? Aha, czyli możemy jedną rzecz wsadzić. Rozdzielmy sobie na jeden, dajmy sobie tutaj jeden, dajmy marchewkę. I pytanie, czy to trzeba będzie podlewać, czy coś takiego? Jak myślisz? A może deszcz będzie to podlewał, jak będzie deszcz padał? Też tak może być. Ciekawe jest to, że tutaj nic się nie pojawiło w tym jednym. Dobra, zasadźmy te same rzeczy. I tak, ja proponuję zrobić w ten sposób, że poczekamy chwilę na deszcz. Może zaraz jakoś zacznie padać, bo tam jakieś chmury idą. Więc być może tak jest. Mam za mało... Zanosi się i to ostro się zanosi za krzak. Ja tu odpalam ognisko, żebyśmy mieli na później jaśniej. Czyli tak, mamy posadzone pierwsze rzeczy. Ja bym proponował to jeszcze jakoś obudować. Może tutaj przyjdzie mi pomóc, jak ci się chce oczywiście. Tak, właśnie jestem przy moim plecaku. Już do ciebie jakby coś wracam, bo strasznie daleko zginąłem, ale już na szczęście idę. Aha, bo ciebie tu nie ma. Dobra, to ty sobie tam załatwiaj. Ja sobie obuduję tą grządkę. Tak myślę, że to będzie dobry pomysł. Obudujmy ją może nie tak blisko, ale no gdzieś coś takiego zrób. My złączmy sobie to w ten sposób. Ej, dobry, to budowanie mi się podoba. Tak szczerze wam powiem, mocno mi się podoba to budowanie. Tylko pytanie, jak to powinno być na tym rogu zbudowane. Czy ja to dobrze zrobiłem? Chyba nie. A co teraz, budujesz grządkę, tak? Czy co? Wiesz co, obudowę, żeby mi tu nikt nie przyszedł i nie zjadł mi tego. No nie wiem, czy to tak zadziała, ale zobaczymy. Dajmy sobie to. Tak. Ej, zobacz, no chyba dobrze to jest zbudowane, mam nadzieję. No czekaj, ja już tam właśnie wracam. Jestem, chyba tak, to jest ta górka? Tak, to jest ta górka. Jestem bardzo blisko, to zaraz zobaczę. Najgorsze jest to, że ja nie mam... Aha, dobra, bo ja desek nie mam. Ja się zastanawiam, ty, czemu ja nie mogę budować, a ja nie mam po prostu desek i muszę sobie takie deseczki skminić. Także lecimy w tamto miejsce, musimy w końcu te domy pobudować, widzę. W końcu musimy to zrobić, bo cały czas się tutaj zbieramy do tego. A to ty. Dzień dobry. Co się stało? Zgadnij, czemu się pojawiłem na łóżku, no. Nie mam pojęcia, ale to jest... Zakrzak ma rekord zginięć na tym odcinku. Chyba ustalamy dwa. Zginął ktoś więcej razy? Chyba nie. Chyba nie. Skorpion mnie dojechał. Ej, fajne te grządki. Otwórz. Ej. A kiedy to wyrośnie? Proszę rosnąć szybciej. Nie wiem. Prawdopodobnie dopiero u Zakrzaka na odcinku. Pamiętajcie, że u Zakrzaka będzie kolejny odcinek. Co dwa dni zmieniamy, w sensie raz u mnie i raz u Zakrzaka. Dajmy tutaj może trochę więcej desek. Dobra, dałem 20 desek, żeby się tutaj zrobiło. Czyli tu możemy już zamknąć. Możemy iść dalej. Mam trochę mięsa, więc możemy wrzucić jeszcze mięsko na grilla. Widzę, że tutaj Zakrzak dał też mięso. I możemy tutaj jeszcze zrobić sobie siekierkę. Ona nam będzie potrzebna. Więc co, widzowie? No mamy pierwsze rzeczy posadzone. Tak to wygląda. Co się stało? Nawóz! Patrz! Po prostu leży! Jak? To może... No patrz! Co ty? Ale to nie wyrzuciliśmy Aha, czyli on po prostu leży. Ale tu kura jakaś chodzi, widzisz? Tak, to wiesz, musimy zrobić hodowlę kur. Na to wygląda. Tak zrobimy. Także słuchajcie, hodowla kur w kolejnym odcinku Zakrzaka. Ja was zapraszam na te filmy, które tu widzicie. Pamiętajcie, że odcinki co dwa dni. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku z LEGO Przygody. Pierwsza grządka już za nami. Trzymajcie się na razie. Cześć. Siema.